17 minut opóźnienia w turnieju na 3 minuty. Zobaczymy, jak tym razem mi się uda, jaki wynik mi się uda osiągnąć. Kolejny turniej, Super Blitz Arena, zobaczymy. Gramy na 3 minuty, czas będę obcinał oczywiście. Dołączam po 17 minutach od rozpoczęcia i lecimy. Zobaczymy, jak się przeciwnik tutaj zachowa. E4. Muszę szybko grać jakieś takie debiuty, które będą kąśliwe i postarać się bardzo szybko wygrać jakieś partie, które mogłyby naczesać mi po prostu punktów, żeby nadrobić straty. Choć to będzie piekielnie, piekielnie trudne. No dobra, próbujemy. Tutaj jest atak na gońca. Jakieś F5 sobie zagramy. Ten skoczek będzie musiał stąd po prostu uciekać i robimy szybko ruszadę. Przeciwnik myśli, oczywiście niestety każde myślenie mojego przeciwnika wiąże się z tym, że będzie mi brakować czasu na to, żeby dogonić czołówkę. No ale dobra, zobaczymy. Gość z 1800 rankingiem, więc to nie jest źle. Wręcz przeciwnie. O, tutaj chyba F4 jest. Nie, gramy tak, bronimy wszystko. Ok, bronimy gońca. Wieża B8 może. Może tak i tak. O, tutaj od razu go zaatakujemy w takim układzie. No i hetman musi pewnie wrócić. Przeciwnik szuka jakiejś tam pewnie opcji. Wieża B8 czy wieża E8. Wieża E8 może. Spróbujemy coś z tej strony zrobić. Dokładnie zagramy sobie w ten sposób. I tymi pionkami spróbujemy napierać. Tylko czy taki ruch będzie dobry? Przygotuję to jeszcze. Mogę spokojnie, spokojnie sobie tutaj siły rozlokować. O, zagramy tak. B4 prawdopodobnie będzie chciał zagrać. Nie, to gramy F4. Ten pionek zostanie zbity. Tym zbijamy, żeby otworzyć drogę do króla. Dobra, i tak, i żeby szybko zagrać wieżę na G8. Ta pozycja według mnie jest wygrana. Przeciwnik nie ma gońca białopolowego, żeby tutaj się jakoś dobrze bronić. I goniec H3. Więc tutaj będziemy napierać. Chyba taki ruch trzeba. On jeszcze tak mi może zagrać skubaniutki. Muszę szybko uciec z tym hetmanem. Czy mi wybije tego gońca? Tego nie wiem. Tak inaczej zagramy. Partia trwa długo. Już długo trwa. Niestety czas bardzo szybko ucieka. Będę musiał grać cały turniej na berserku, czyli obcinać czas i zdobywać te punkty, o ile to się uda. Oczywiście gram szybko tutaj. Próba jakiejś wymiany. O, teraz szybka wymiana. Wieża G8 i hetman G6. I chyba jest po zawodach, bo nie ma jak się tam bronić. Ewentualnie goniec tutaj. Hetman tu, goniec tu. Dobra, chociaż tak. A, zapomniałem, że goniec tutaj broni jeszcze pola. A właśnie, już bym się wpakował tutaj w pewne, niestety, może tak? Czy to jest dobre poświęcenie? Chodzi o to, żeby odciągnąć jedną z ciężkich figur, zagrać tu. Czy to się uda? Tak, tak. Jakieś tam straty materialne, zawsze zamieszanie, wykorzystanie wszystkich swoich figur do tego, żeby spróbować przeciwnika załatwić. No zobaczymy, jak to wyjdzie. I tak. I oczywiście bicie na F3. Groźba mata, jeżeli zagra tak. Może tak i tak. Tak, dobra, jakoś więcej zbijamy tu. A, i będę musiał tutaj oddać i zbić ten. Oj, to był dobry ruch. To był dobry ruch z jego strony. O jejku, 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 jejku. Niestety czas. Czas mnie tylko uratuje, bo tak to mam przegraną pozycję. Kompletnie. Ale się porobiło, słuchajcie. Niesamowite rzeczy. Przeciwnik zbije mi po prostu pionka. Nie zbije? Powinien zbić. Powinien zbić pionkę, byłby remis. Ale się, zobaczcie, nawet w ostatniej tutaj jakiejś szansie przeciwnik miał okazję, żeby mnie załatwić. Dobra, słuchajcie, 575 osób, 199 miejsce, dopiero. No i turniej już trwa w zasadzie 20 minut, a ja dopiero jedną partię rozegrałem. Jedziemy dalej, obcinamy oczywiście czas i szybko w takim razie E4, szybkie F4, próbujemy grać tutaj gambity.
Na dragoniec C5 to skoczek wychodzi. O, podstawka. No to przeciwnik tutaj sprezentował nam partię i jedziemy. No tak, tutaj to już jest, że tak powiem, łatwo. Bez hetmana. Tak, mogłem zagrać w sumie na szybkiego mata. Ok, zagramy tak, jak bicie to po prostu mat. No przeciwnik tego nie dostrzegł. No takie partie w arenie są bardzo cenne. Takie szybkie partie właśnie. To jest takie trochę, powiedzmy, no właśnie, arena jest trochę, jakby to powiedzieć, trochę niesprawiedliwa, co nie? Szwajcar byłby bardzo sprawiedliwy, bo każdy gra tą samą ilość rund. No ale taki format wybraliśmy, więc trzeba się do tego dostosować i lecimy dalej. Tniemy czas, szybciutko, szybkie D4. Szybkie D4, przeciwnik nie chce ciąć czasu. I tu szybko, goniec B4 nie zagra, nie zagra. Niektórzy ludzie tak grają bardzo szybko, H6 od razu. Mnie trochę przeciwnik zdziwił. Tutaj F3 niech będzie. Tak, goniec na E3. Dobra, hetman D2. I szybka, długa roszada. Ok, jakiś G4. Gramy ostro. Gramy ostro, tutaj nie ma co się patyczkować. Jakieś E5, C5 to możliwe, że D5. Szybko atakujemy. Skoczek zagrywa sobie na E2. H4, atak bezwzględny. Tak, tak, tak. Co, skoczek ucieka tędy? Dobra, H5. H5, przerzućmy gońca. Bardzo zachowawczo zagrał przeciwnik. Bardzo zachowawczo. Możliwe, że kopnę tu, tu, tu. Dobra, tutaj trzeba zagrać D5, żeby mieć pole na F5. No, czyli taka pozycja bardzo zamknięta, ale myślę, że stabilna. Jakiś F4 trzeba będzie kopnąć. No tutaj tak, przeciwnik trzyma jeszcze A4, zamknąć to w ogóle wszystko. Jeszcze mam opcję zbicia po prostu, A4, nie pozwalam na B5. Trzeba grać w ten sposób bardzo, bardzo szybko. No i tutaj mam bicie i po prostu zdobywam pionka. Więc żadne ataki, a czysty pion więcej. Czysty pion więcej to bardzo dużo w tej sytuacji. Skoczek jedynie silny jest na E5. A, tu ma jakąś bitkę w ogóle i strzał tutaj. Dopiero teraz to zauważyłem. Trzeba było podciągnąć króla. Czyli taktyka wchodzi w grę. Podciągam króla, jeżeli jest okazja. Ok, jakiś tam skoczek B5. Pilnujemy tego pola. Tutaj taki szach nie jest jakiś tam groźny. Więc spokojnie sobie tak gramy. Uciekam królem na B1, żeby nie było tutaj prześwitów na króla. Tym gońcem z F6. No jest pionek więcej, ale czy to mi wystarczy? Pakować się tam? Dobra, pakuję się tym skoczkiem. Trochę tak ten skoczek będzie bez wyjścia, ale tutaj spróbuję kopnąć. A co dalej? Nie wiem. W sumie coś trzeba będzie poświęcić. Może ruch A5 też osłabi posunięcie C5, ewentualnie tu zbije. Tak też zrobię, bo po tym wybiciu mam wbicie tutaj. Ten skoczek może tutaj też odbić później. Dobra, zbijamy tu. Czasu jest mało. Przeciwnik myśli długo. Mam też opcję taką. A, nie, podstawka nie jest podstawka. Tak, muszę zagrać, bronić. Tak, to tak. Tutaj no, trochę się broni. Trochę się obronił, skoordynował, ale oddał następne pionki, więc to już jest jakiś plus. Odejście gońca, tutaj zagranie może tu i tu. W sumie nie wiem, czy ta wieża gdzieś ma dobre odejścia w tym układzie. Zobaczymy. No na pewno no, gość myśli. Nie udało się zaskoczyć jakimś ostrym debiutem. Muszę grać jakieś ostre debiuty. Może tak zagramy, żeby trzymać taki ruch i żeby mieć B4, bo jakby goniec poszedł tutaj, to byłoby A5, A4, a nie mógłbym zagrać B4 i tutaj odejście. Dobra, skoczek zachowany. Tyle, że no właśnie, teraz próby wymian. No wymiany trzeba robić. No muszę uciekać niestety. Skoczek na D3 z próbą wymiany. Może tak i tak też przez B6 przejść szybciutko. No ale tak, mówię, że czas mnie goni. Czas goni bardzo. Trzeba szybko grać, Krzysztof. Aj, podstawka się zrobiła. No dobra, jakość to... No jakość, niestety muszę oddać jakość. Jakieś tam piony za to są, ale chyba niewystarczająca rekompensata. Tyle, że czas tutaj będzie odgrywał teraz znowu rolę. Taki turniej. Tak, i tutaj jest związanie. Może skoczek tu. W sumie nie wiem, ten... No dobra, to trzeba chyba wybić. Nie ma się co patyczkować, przestawić skoczka. Czasu na to nie ma. Tutaj szach, to tu. Zobaczymy. W sumie tu mogę zagrać gońca zbić, tylko czy ja chcę tego gońca zbić? No, chyba chcę. I przerzucam skoczka. Tak, przerzucam. Szybkie wybicie, to on mi się tu nie wedrze, ale jednak chce się wedrzeć. Skubaniutki.
Czasu jest mało, po prostu jest czasu mało. Tak, tak, nie wpuszczamy tutaj wieży. Do końca nie jest to taka oczywista chyba pozycja w tym układzie. O, teraz może i jest. Dobra, wybijam, bo tutaj czas odgrywa rolę bardzo ważną. Więc już sobie pozwolimy na takie zagrania, które i tak pozwalają zwyciężyć w tej pozycji. Dobra, czas zleciał, lecimy dalej. Ile punktów leciało? 5. 11 punktów mamy. Nadal jest to niewiele, ale jeszcze 30 minut, więc jeszcze trochę partii rozegramy. Lecimy dalej. Obcinamy czas. To bardzo szybko. No tutaj trzeba grać jakieś takie ostre rzeczy. Przeciwnik widzę, że się orientuje. Chce wymieniać. No dobra. Jak chcesz wymieniać, to wszystko wymieniamy. Nie ma problemu. Trochę pozycja moja jest taka denna. Zrobimy krótką również i tędy. Musimy się przedrzeć i tędy. OK. Skoczek A5. Szukamy tutaj jakiejś takiej strategicznej gry, żeby się ustawić. Może zagra skoczek. Wtedy może tak i tak go odpędzić, a może go wybić. Wybiję go od razu i zagram tak, żeby skoczek miał też placówkę. Goniec tutaj, wymiana wież. No właśnie, szybkie wymiany mogą spowodować szybki remis. No tutaj tak muszę. Dobra, będzie trzeba to wymienić, trzeba będzie grać końcówkę. Gram tak, co niewiele pewnie daje, bo różnobarwne gońce powstaną. No właśnie. Czy wieże wymienić? Nie mogę wszystkich wież wymienić, bo będzie za trudno mi grać. Goniec tu pilnuje, jakiś lufcik trzeba zrobić. Myślę, że taki. Goniec tutaj uciekł, nie ma wyjścia. Dobra, muszę tak zagrać. No i wymiana, różnobarwne gońce, niestety. Niestety to... Jeszcze mam pułapkę. Tak i tak. Tak zagram, żeby nie było wymiany. Jak może wróci, to będę miał strzałkę. Ale możliwe, że nie wróci. Tak, w takim razie, żebym tutaj nie miał żadnych problemów. On myśli. Przerzut, muszę zagrać tak, mieć lufcik dobry. No i teraz wieżą tu F6. Myślę, że moja pozycja jest wygodniejsza. Tak mi się wydaje. Aha, tu podstawiłem. Dobra, tu podstawiłem. To się przyznaje bez bicia. Muszę zagrać, ojejku, coś takiego. Tu i tu. Tu i tu. Muszę otwierać pozycję. Nie mam wyjścia. Tak zagrasz, co? O, właśnie. Tak zagrasz i nic nie uzyskam tutaj w tej pozycji. Muszę tak grać. Chyba w ogóle podejdę szybko królem. On weźmie pionka. Nie doceni pewnie tego. Nie docenił. To jest moja jedyna szansa, żeby zwyciężyć w tej pozycji. Jak dorwę się do tego pionka, będę miał szansę. No właśnie, król. Aktywność króla tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Tak, jak zagra tak, to mam taki ruch, żeby nie było C4. Końcówka chyba jest wygrana moja. Dokładnie, biję. No to tak. No i wygrywam. Niesamowite, że tutaj się udało tę pozycję wygrać. Lecimy dalej. 5 punktów kolejne, 18 miejsce. Ciśniemy. W ostatnim odcinku zająłem 4. miejsce. Zobaczymy, jak będzie w tym. Póki co idzie bardzo dobrze, chociaż z dużym opóźnieniem. 2-300. Nie szkodzi. Nie mogę sobie pozwolić. Mam z nim przegrane. Nie mogę sobie pozwolić na nieobcinanie czasu. Nie mogę sobie pozwolić. Goniec E7. Gramy normalną partię. Tutaj skoczek. Może taka wymiana. Wymiana tutaj. Dobra. Wymiana tego gońca jest w porządku. Tu nie trzeba się tym w ogóle martwić. Wybicie to tym. On musi wybić hetmanem. OK. Wieża E8. Nie wiem, co to za poza. Spróbuję wymienić hetmany. OK. No i w porządku. I gramy sobie w szachy. Tak, z atakiem. Może tak, żeby nie było skoczka, wieża. No i znowu mamy taką końcówkę. W sumie byłbym zadowolony chyba tutaj z remisu. Jeżeli takowy nastąpi, może zaproponuję nawet. Nie chciał remisu. W takim razie ja spróbuję wymienić tutaj tę wieżę. Przeciwnik nie chciał remisu. Dobra, musimy ustabilizować pozycję na 2 gońce. Na pewno to jest troszkę lepsze. Szukamy opcji wzmocnienia punktu E5. Przerzutu, tutaj tak, ok, może taki ruch, może gdzieś się pogubi, zobaczymy. Może tak, może nie. Powrót i taki ruch będę miał teraz.
jeżeli na to pozwoli, albo tak, jeszcze zobaczymy. Król tutaj pilnuje pionka, bo jak zagram tak, to on mi skoczkiem, więc będę miał wybicie. Dobra, czyli tutaj trzeba przerzucić z powrotem króla. Otworzył się goniec, ok, żeby król był bliżej, pilnować tego pionka trzeba. Strasznie otwiera pozycję gość, chyba słusznie. Może tak, spróbujemy. I wzmocnimy sobie to takim ruchem. Tutaj chyba nie ma niespodzianek w takiej postaci. Mam nadzieję, że nie ma. Możliwe, że są. Taktyki jakieś. To tak i tak? Zamknąć te pozycje? Da się? Czy da się zamknąć te pozycje? Możliwe, że się da, bo zaraz zagram tutaj. Tutaj może wskoczyć. Mam też... Dobra. I przerzut skoczka może tędy. Co to za końcówka jest? Skoczek A7. Skoczek A7, może B6. Coś muszę tutaj zagrać. On tędy będzie się wywalał. No muszę z powrotem. Nie wiem. Mam mało czasu. Zbić nie mogę. Jak tu przerzucić skoczka? Jak tu przerzucić skoczka? Zagrać chyba B6 trzeba teraz. Właśnie B6. Spróbować to wymienić i teraz wybić i zagrać chyba tak. No, para gońców cały czas jest u niego. To jest duży atut. Prawdopodobnie będzie mi ciężko tutaj to wygrać, te pozycje. No ale spróbujemy tak, wymienić, ok. No i teraz pytanie, co ja zrobię z... Aha, tak, możesz mi cały czas zagrać. Tu muszę przerzucić skoczka, tędy, tędy. Coś w tym stylu. No wymiana, 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 wymiana. O, taka wymiana będzie dobra. Tutaj tak, tu będzie bardzo dobrze, bo gońce białopolowe mogą być wymienione. Tak, mogę zagrać. Tu mi skrzywdy nie zrobi, chociaż taki ruch jest niebezpieczny. Trzeba na to bardzo uważać. Będę musiał wrócić królem, więc jeszcze muszę w coś takiego spróbować zagrać. Tak, tak. Mieć taki ruch, żeby mieć taką opcję obronną w razie czego. Tak, zagram, tędy się przerzucę chyba. I tutaj do góry, bo nie mogę puścić króla. Tak, tak. Coś w tym rodzaju. Tak. Muszę cały czas uważać na ten patent, na ten motyw, który jest dla niego bardzo dobry. Tutaj zagramy. Trochę za dużo kombinuję, może... Ten goniec ciągle tańczy, on ma coraz mniej czasu. Muszę uważać na ten motyw właśnie. Oj, muszę uważać na ten motyw. Tutaj jest mało czasu, uciekać muszę tędy. Tędy, tędy. Goniec będzie miał powrót. Tędy chce się przerzucić. O, król wszedł. To już będzie zadyma. Ale on ma 10 sekund, słuchajcie. To jest dla niego... Już zbieram jakieś pionki. Już zbieram jakieś pionki. Atakuję gońca. Mam tutaj szacha. Ok, i uciekam tym, tym uciekam szybciutko. Jestem po prostu szybszy. Dobra, zwycięstwo mamy z 2300 na obciętym czasie. To było bardzo cenne zwycięstwo. Zobaczcie, jest niedużo już różnicy do pierwszego. 2,70. Lecimy z D4. Próbujemy cały czas. O, obrona królewsko-indyjska. Widzę, że gość gra bardzo szybko. C5, dobry ruch. Tak, tutaj bicie pewnie będzie. Trzeba chyba zagrać... Ojejku. No trzeba chyba normalnie zagrać. Nie ma się tutaj co. Tutaj wybijemy. Zrobimy roszadę. Chyba wybiję pionka D6. Tak, coś czuję, że będę musiał ten ruch wykonać. Nie mogę go teraz wykonać. Gram A4, żeby nie było B5. I chyba w cyrtole się tutaj... Może jeszcze nie. Może tak. Spróbujemy. Uciekam gońce, no takie mam mniej czasu. Gość gra bardzo szybko i to jest dobra taktyka tutaj na mnie, dlatego że będę miał mało czasu na myślenie niestety. I tak, i co tutaj nastąpi teraz? Wybicie, czy to może tutaj w ogóle wybić? Możliwe, że tak. Możliwe, że może. Muszę wybić tu i po prostu jakieś takie zagranie. Tu skoczek się trzyma, niczego żeby nie podstawić. Skoczek tu, tu, tu i tu wybicie. Może tak i tak, nie wiem, skoczek w sumie, aha, no on tak, na pewno będzie tu bronił. Dobra, wieża D1, no i w sumie co to za poza, może jakieś E4 i trochę będzie tutaj, no to chyba tak gramy i tego gońca sprzątamy, co nie? Zepsujemy mu strukturę, będzie super wtedy. On ma 2 minuty, muszę grać bardzo szybko, bardzo szybko, bardzo szybko. Jest tutaj strzał, strzał i goniec F3, który tutaj bardzo ładnie, jeszcze tak mogę podciągnąć,
Tak, muszę zagrać taki ruch niegroźny. Tu atakuję, tak, żeby zbić tu. On skoczkiem zagra, co nie? To wtedy mam wejście wieżą. Jest świetnie. Goniec świetny, goniec świetny. On ma przegraną pozycję strategicznie. Tylko ten czas właśnie tutaj jest bardzo ważny. Czas jest niezwykle istotny. Okej, okay, dobra. Ciśniemy, 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 ciśniemy. Drogi przeciwniku, co ty tutaj wymyśliłeś teraz? Okej, okay, to tak i tak. Tak i zbijam. Jednego pionka odbijam. Jeżeli tu, to mam strzałkę tu jeszcze, to ważne, ale on myśli, myśli, skubany myśli i w takim sensie, że dobrze tutaj to kmini. Dobra, mam jeszcze tutaj na szczęście takie bicie. No właśnie, jak zbiję tego skoczka, to może być nieciekawie. No właśnie, bić tutaj czy nie bić? Nie, no tak przecież mogę zagrać. Nie, w sumie nie muszę niczego zbijać. Jak grać? Jak grać? Aha, bo tu stracę, muszę zbić. Muszę zbić, skoczka muszę zbić niestety. I ucieczka królem. No nie, no ta pozycja już się nie zrobiła dobra. To znaczy tak, no trochę gorsza. Tak, muszę wykminić ruch. On jakoś tak gra dosyć dziwnie. Tutaj mam gońca, ten goniec, wieżę muszę uruchomić. No właśnie, wieża musi być uruchomiona. Tak, tak, coś w tym rodzaju. Wieża zagrała źle z jego strony. Okej, okay, moja wieża gdzieś próbuje szukać kontry. Tylko jeszcze nie wiem gdzie, nie wiem, jakieś H4. Kurczę, czasu mało się zrobiło. Bardzo mało czasu się zrobiło, tak. On da szacha, nie, szacha nie ma żadnego. Przecież tak mogę zagrać, przecież dlaczego nie zagrałem tutaj? Przecież mogę od razu tam się próbować wbijać. Okej. Okay. Mam mało czasu. Mało czasu. Zbijam. Tu się ustawię. Tu muszę zagrać, żeby odbić pionka. On ma też mało czasu. To jest ważne, żeby tą partię wygrać. 10 sekund różnicy. Wyżej się ustawiam. Okej. Okay. Jeszcze wyżej się ustawię tutaj. Dobra, tak. Tak i pionek idzie. Pozwolił mi na to. Aż to ciekawe. Dobra, deklarowany ruch od razu robię. A6. Dobra, czas się wyrównał. Tu mi pionka może skosić. W sumie nie zauważyłem. Ale tu mogę też odbić wtedy. Dobra, odbijamy. Idziemy wyżej. Tak. Na pionki. A mogę zbić. To już deklarowany ruch był. No właśnie. Skoczek, żeby go zaskoczyć po prostu. A, czasu. Kurczę! Zobaczcie, jak mało czasu zostało. Deklarowany ruch. Myszka trochę mi nawaliła. Jedna porażka. Będzie strasznie ciężko odrobić te straty. Strasznie ciężko. A, widzieliście, ile czasu pozostało? 1/10 sekundy. Masakra po prostu. Masakra. Ale dobra. Dobra, ciśniemy dalej. No jeszcze 3 partie, mam nadzieję, rozegram. Oj, będzie trudno, bo już pionki nie będą wpadać ewentualne. Myszka mi trochę zaszwankowała, niestety, bo tak to bym wykonał szybko te posunięcia. Oj, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Gramy ostro. Ojejku, jejku, jejku, co ja się tu wplątuję? W jakieś gambity bez sensu. Dobra, niech będzie tak. Już z gościem 2200 w ogóle, czyli tutaj żartów nie ma. No jeszcze podstawiam, ojejku, jeszcze podstawiam, król musi iść. Niestety pograłem to bardzo źle, król idzie do przodu, w ogóle gambit nie wiadomo kogo. Chodzi o to, żeby gońca uruchomić, spróbować to wymienić. Oj, niestety jest bardzo źle, będę musiał tym królem uciekać, gdzie pieprz rośnie. No to uciekam. Oj, porobiło się niewesoło. Czy ja to zaraz przegram? Prawdopodobnie tak. Ojejku, w ogóle tego nie zauważyłem. Nic nie widzę, słuchajcie. Jest kompletnie przegrana. Klasycznie IH4. Można się poddać. Dobra. W ogóle masakra. Najgorsza partia w arenie. Najgorsza. Drugie porażka. Dobra, no
Od razu się poddałem, żeby mieć czas na kolejną partię, ale dwa jaja z rzędu to boli. No nie może to tak wyglądać, no nie może to tak wyglądać, no jak chce się walczyć o pierwszą trójkę, powiedzmy. Dobra, lecimy z jakimiś szybkimi akcjami. Obciął, a super, dobra. Obrona francuska. Nie znam, znaczy znam te pierwsze oczywiście ruchy. Tylko, że właśnie, nie są to moje debiuty. Tu nastąpiły szybkie wymiany. Okej, okay, jakieś takie może posunięcia, żeby nie było wymian. Może coś w tym stylu. Ważne, że przeciwnik też obciął czas. Tylko no, jest właśnie. Muszę się zapisać do tego turnieju na pełen dystans. Wtedy będę miał chyba większe szanse. Próbuję ataków już bezpośrednich. Nie ma co się tutaj patyczkować. F5 i taki wjazd chyba będzie tutaj kończyło partię, mam nadzieję. Chyba tak, zobaczcie. Nie ma jak się bronić. Takie partie lubię. Takie partie klasyczne lubię. Klasyczny atak, wszystko się udało. Jak wieża odejdzie, to strzał, strzał. 3 punkty wlecia, ale to cały czas za mało. Okej, okay. Takie szybkie partie to tak. No nie, już za duża strata jest do pierwszego miejsca. To będzie praktycznie niewykonalne, żeby tutaj dogonić, ale walczymy o jak najwyższe miejsce. No trzeba wygrać szybko dwie partie, jeszcze jedną punktową, więc może być całkiem spoko. Obcinamy, E4 lecimy. E4, E5, F4. Tak czy nie? Dobra, obciął, bardzo dobrze. Ach, C5 jest, dobra. Spróbujemy jakichś takich rzeczy. Takich. Skoczek. Okej, okay, wymiana i szybka roszada. I tutaj spróbujemy. To jest na zaskoczenie. Ja tutaj debiutu nie znam, ale spróbujemy w ten sposób zagrać. Może przeciwnik gdzieś tam się wyłoży, kto wie. Okej. Okay. Żebym ja się nie wyłożył przypadkiem. Tak i chyba tak. Tutaj będziemy naciskać. Wieczny skoczek będzie tutaj stał. Zobaczymy. Czy może zrobić roszadę? Jak zrobi, to straci pionka. Pionek to dużo. No to co? Wymiana i hetman D2. Pionek więcej. Tyle, że no właśnie, tu z pionkiem więcej też nie jest tak do końca fajnie. Trzeba uważać. No taki ruch przydałoby się teraz zagrać. O! Wymiana. Wymiana? Nie chcę wymiany. Dobra, bronimy pionka. Tutaj się tak bronimy. Trzeba zrobić dla króla bezpieczny lufcik, czyli tutaj go schować. Oj, to nie będzie takie proste jak widać. Chyba mam gorszą pozycję w tym układzie. Szukam jakiejś alternatywy dla hetmana. Uciekam. Dobra, tak. Tak, zagrajmy. Mam tu zasłonę. On też ma mało czasu. Dobrze, też obciął ten czas. Ok. I co teraz, Krzysztof, może zagrać? Nie wiem, tak. Nie wiem, co to za posunięcie, ale spróbuję. Szczęścia. Bo tak to mam zawsze wymianę, którą będę musiał. O, właśnie. No to podstawił wieżę. Dobra, mamy cię. Przeciwnik się zagapił. Ale nie, proszę. Dobra, poddał. Chodzi o to, żeby szybciej rozegrać. 4. miejsce już? Dobra, teraz bardzo ważna partia będzie. Bardzo ważna partia. Niezwykle ważna. Poproszę szybko przeciwnika. Błyskawicznie przeciwnika poproszę. Jest. Obcinamy. No i ciśniemy. Oj, mogłem sam wymienić hetmanę, tego nie zrobiłem. Dobra, szybkie wymiany, no to tutaj tak. I próbujemy coś tymi pionkami się tutaj rozdmuchać. Okej, okay, jedną wymianę trzeba zrobić. Ok,
Tak, tak, może. Tak, zagrajmy. O, to mogę dać szacha w sumie. Fajnego, dobra, poszła zasłona. Tak. Agresywnie wieża B5 na tego słabego pionka będę się nastawiał. Tak, może. Tak, i tak mam taki fajny ruch. Jak tak, to F4. I F4. I potem tutaj. Okej. On może tak oczywiście zagrać, a to mogę mu odejść. Aj, był szach, źle odszedłem. A dobra, tu jest ogromna przewaga. Ogromna. Ogromna przewaga tutaj jest. Nie mogę zbić. Nie mogę, bo będzie szach na G7. Czasu mało. Odpowiedni moment, żeby te pionki popchać. Ucieknę królem, bo teraz będzie groziło bicie pionka. Okej, tutaj. Tego nie przewidziałem. Muszę chyba po prostu bronić. To niedobrze się tu ułożyło. A tak, jeszcze mam taki ruch. Nie, mogę w sumie królem podejść. Dlaczego nie podszedłem? Dobra, dajmy szacha najpierw. Tak, a tu też mogą zaszachować. Zdążę w takim razie. Okej. I druga wieża wejdzie do akcji. E, 9 minut do końca turnieju. Może tędy się przerzucę. Tak, tu się wszystko trzyma, wieże są zamrożone. Tak, jeszcze mogę zagrać. I tutaj już jest po ptokach. I sobie nawet wymienię, żeby ta wieża mnie nie dręczyła. Okej, mamy to. Cały czas punktów brakuje, ale jeszcze ciśniemy. Teraz piątki wpadają. No dobra, jeszcze jedną partię. Trzeba wygrać koniecznie. O, i będzie ciężko trzecie miejsce zdobyć, bo widzę, że ten trzeci już, chyba że bezpośrednio z nim zagram, ale to też dwie partie. Jakby się udało rozegrać, to byłby cud. Będzie to piekielnie trudne. Dobra, gramy z gościem, a z tym samym, z trzecim miejscem. No ja obcinam czas, on tego nie zrobił. Okej, gramy ostry wariant. Nie zagramy ostrego wariantu. Dobra. Tak. Lecimy chyba z E4, co? Pytam was, a przecież nie jestem z wami na żywo. Gram tak, E4 od razu. Tutaj zbił. To ciekawe. No dobra. Lecimy. Król B1 trzeba zagrać bardzo szybko. Aha, król B1, tak, mogę zbić, zawsze. Tak, tu się bronimy. Tylko, że mam mało czasu, tak, on to wie, ja też to wiem, czemu oddał pionka. Może to jest jakaś jego zagrywka. Tutaj zbije, co? Tak, to jest jego zagrywka. Dobra, zresztą. Różnobarwne gońce. Mój się ustawi dobrze, tam będę atakować. Te pionki słabe, no właśnie, ale ustawiam gońca tu. Muszę atakować, nie mam wyjścia. Muszę ostro zaatakować, go poszukiwać jakoś tutaj. Dobra, już się nastawiłem na punkt F7. Ok, nastawiam się mocniej na punkt F7. Dobra, tak, żeby król miał furtkę. Tego pionka wezmę i będę sam swoim pionkiem zasuwał. Ale on też gra dobrze, muszę przyznać. No właśnie. Zasuwa tym swoim pionem. Tu. Nie jest dobrze, jest lepszy. Dobra, niech będzie tak. Chociaż to nic nie daje. Nie, te pionka mogę skosić. No właśnie, tu się wszystko trzyma u niego. Kurczę, blade. Jednak chyba to jest przegrana moja.
No niestety, niestety. Ale zaryzykować musiałem. Musiałem zaryzykować. No to jest przegrana, to muszę poddać. Zaryzykować musiałem, bo i tak nie miałbym szans, gdybym wygrał na normalny czas. Dobra, spróbujemy powalczyć o te cały czas czwarte miejsce. No. Pechowe, najgorsze czwarte miejsce. Co, A5? Żeby 4 nie było, zagrał B4. Ok. Figurki wyprowadzimy. Król do przodu. No i dobra. Jakieś tutaj tego typu ruchy. Może tego typu ruchy teraz, trochę pionkami bandowymi. Dobra. Gońca przestawimy sobie. Tutaj tego skoczka zaatakujemy. Skoczek będzie miał dobrą pozycję. No muszę to zbić. Tutaj grozi też bicie. To wybije pionkiem. Super. Jeden nie ma wolną linię teraz do gry. No i teraz oczywiście mam opcję taką i taką, żeby te pionki rozszczepić. Tak zrobimy, bo on by zagrał tak, to nie chciałbym tu w sumie tego. Chociaż nie, bo skoczek miałby dobre miejsce. To też strategia się liczy przede wszystkim. Okej, okay, no zobaczymy, jak przeciwnik się zachowa. Gram tu. O, ustawił pionkę na tym polu. Dobra, spróbuję zagrać w ogóle tak, tak i poświęcić jakość. Tyle, że co, on może mi tak spróbować zagrać, ale zawsze mam takie odejście. Dobra, mój plan to poświęcenie jakości. Dobra, i święcimy. Okej, okay, król nawet tędy może sobie fajnie przejść. Wieża tutaj nic nie podziała, a kolejne pionki będą do zgarnięcia. Skoczek bardzo silny, goniec świetnie, bardzo dobra koordynacja. Wygląda to świetnie, słuchajcie. Jeden pionek za jakość, a jeszcze tutaj są opcje po prostu zdobycia kolejnych pionków. To takie intuicyjne poświęcenie oczywiście. Szach? A, chcę tutaj oddać jednak. Dobra, idziemy tu oddał, ale goniec tutaj jest silniejszy. Czyli jakość zwrócił. Pytanie, czy tego pionka brać szybko, czy wziąć tego najpierw? Myślę, że tego trzeba brać szybko. Żeby był wolny i szybki szach i pionek będzie zasuwał. A, tu może mi wziąć. Podstawił, najpierw dałem szacha, on mógł mi wziąć gońca w ogóle. Dobra, mamy to, mamy punkcik. Jeszcze jedną partię zdążymy zagrać. Na trzecie miejsce szans już nie ma żadnych, ale może jeszcze jedna partia. Okej, okay, no wystarczyło być tak z 5 minut jeszcze wcześniej. Ucinamy czas. A może tak, może go zaskoczę. Niech się boi. Może tak. Pionek tu wisi, muszę go obronić. Jakiś F6. Nie no, tutaj niestety nic dobrego mnie chyba nie czeka, ale zawsze to jakaś pozycja inna niż te, co rozgrywaliśmy. Tak, tak. O, to lecimy tutaj na króla. W takim razie. Tak, i tu będę miał opcję wejścia. Dziwne, że nie zbił od razu, może nie widział. To po tym ruchu... A, mam szacha. Tak. Goniec D6 będzie mógł zbić pionka. Okej. Okay. Tak. Może poświęcę nawet jakość. Zobaczymy. Może nie będzie nawet to konieczne. Kusi. Dobra, jak kusi, to bijemy. Zbiję królem. Tak, tak, wezmę pionka. Tutaj, tu. No właśnie, prosty plan. I tutaj chcemy zagrać. Hetman C. Nie, to jakieś odbicie ma wtedy. Skoczek E8. Musi tak. A, no to tak.
A, tu myślałem, że już wygrywam. Niestety nie, grozi taki ruch. Jak bicie tu, to bicie. Szach. Dobra, tak. I tak. Źle. Nie, dobrze. Jest lufcik. Okej. Zachowałem specjalnie hetmany, żeby go straszyć matem. A ile czasu do końca? A, 22 sekundy. To ta partia nie będzie się liczyła w ogóle do punktacji, do niestety żadnego rankingu. Szkoda. A tu szach. Pion wzięty. Więcej po takich zawirowaniach, słuchajcie, to dużo. Aha, podstawiłem. Nie widziałem. Kurczę, nie widziałem tego. Błagać remis. Jestem za wolny. Oj, podstawiłem hetmana. Dobra, niech będzie porażka. Czwarte miejsce mimo wszystko, tak jak mówiłem, to się nawet nie liczyło do niczego. Znowu czwarte miejsce, no cóż, będzie o co walczyć jeszcze wcześniej. Przypominam, że też zaczynam ten turniej 17 minut po rozpoczęciu, więc no, jakieś tam fory czasowe. Dobra, dzięki za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Cześć.